Niestety 5 luty dla naszych siatkarzy okazał się pechowy. Mecz, który został rozegrany w środę na Kęckiej Hali Sportowej, zakończył się wynikiem 0-3 dla MKS Banimex Będzin. Pomimo dobrej pasy kęczanina w połowie drugiego i trzeciego seta, kęccy siatkarze przegrali 16-25, 18-25, 21-25 i oddali 3 punkty rywalowi. Oznacza to dla nich jeszcze większą walkę w końcówce rundy zasadniczej o wejście do fazy play-off. Dzisiaj kontrolowaliśmy ten mecz, bo myślę, że od początku do końca. A druga sprawa jest taka, że kęczanin zagrał dużo gorzej niż zagrali u nas. Wydaje mi się, że trochę za dużo błędów popełnili na naszą dyspozycję, przynajmniej na dzień dzisiejszy, nie mieli za dużych szans na zwycięstwo. Mniej więcej wiedzieliśmy, gdzie będą atakować. Faktycznie to się sprawdzało. Najważniejsze jest to, że my te kontry wykorzystaliśmy, bo wcześniej mieliśmy problem, żeby je wykorzystywać. Natomiast dzisiaj wychodziło nam chyba to bardzo dobrze i stąd taki rezultat. Ja chłopakom od siebie z całego serca mogę życzyć, żeby grali jak najlepiej, żeby się w tej lidze utrzymali, bo nie ma co się oszukiwać, że ci wszyscy ludzie na trybunach na to zasługują, żeby mieć siatkówkę na poziomie pierwszoligowym. Oni tutaj zostawiają serce. Mam nadzieję, że chłopaki to docenią i swoją postawą też zostawią serce na boisku, wygrywając pozostałe mecze. Rywale dzisiaj bardzo dobrze zagrali przede wszystkim. Zagrywką zdobyli 16 asów. Jeszcze nie na własnej hali, co jest naprawdę ogromnym osiągnięciem. No, co mogę powiedzieć? Nasze błędy, nic więcej. My strasznie słabo zagraliśmy w ataku tak naprawdę. Dużo kiwek albo plasów, jeśli to można nazwać. W pierwszej lidze tak nie powinno się grać. Powinno się grać ostro, a my dzisiaj tego nie zrobiliśmy, nie uczyniliśmy. O tym, czy UMKS Kęczanin znajdzie się w pierwszej ósemce, zadecydują kolejne spotkania. Pierwsze wyjazdowe, w którym zmierzy się z Ślepskiem Suwałki, oraz drugie zaplanowane na 23 lutego derby Małopolski z AGH 100 RK Kraków.